O, tu też ktoś dostał. Kto wypina tego wina? Cześć, z tej strony Łosiu. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Escape from Tarkov. W dzisiejszym odcinku wybieramy się na customsy, na których grasował chyba sam John Rambo. Zapraszam do oglądania. Zrespiło nas w jednym z magazynów na końcu mapy, chociaż teraz tak naprawdę nie ma tak końca mapy, bo oba końce mapy to są jednocześnie jej początkami. Bo można zacząć i z jednej i z drugiej strony, natomiast kiedyś, dawno, dawno temu tutaj było wyjście, a zaczynało się z drugiej strony. Dobra, tutaj prawie na pewno zrespią się jacyś inni gracze. Mam nadzieję, że nie będą to żadne postacie z super gearem. Czy ja w ogóle zabrałem magazynki? Tak, zabrałem dwa dodatkowe magazynki. Czyli będę w stanie tutaj prowadzić wymianę ognia. Troszkę zahałasowałem. Po cichutku, po malutku. Prawie na pewno ktoś się tutaj zrespił. Często są w tym budynku albo w następnym. Osoby z respem. Żebym tylko nie wyleciał na typa na full gearze, bo to będzie smutne strasznie. Jaki pancerny typ, nie? No, muszę powiedzieć wam, że trochę gościu tutaj wytrzymał tych kulek. Bo mam za dużą czułość myszy, bo lata mi ta ręka, kurde, strasznie. Ale dobrze, dobrze. Pytanie, czy ktoś tutaj za mną wyskoczył? Nie, nie, nie. Aż dziwne. Soul Frost. Zamrożona dusza. Okej, powolutku, pomalutku. Idę sobie po cichutku. Zobaczymy, czy tutaj są typeczki na stacji, bo przecież scavengerów mnóstwo na stacji bywam. Kiedyś bywało w sumie. Teraz to w sumie nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz scavengery widziałem na stacji. O, pani, zielona herbata. Dawaj, jakie to dobre jest. Jakie to dobre, ale dobre. Gul, 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 gul. Ci jak tam się, kurde, prują. Trzeba będzie się przyłączyć do tej wesołej drużyny. Painkillersy, mamy painkillersy. No to nie, to jakbym... Jest jad, to bym zjadł dla przyjemności. Nikogo tu nie widać, słuchajcie. Wszyscy wytłuczeni. Awantura na pewno była. Dobra, już wiemy, że za ścianą są goście. Dwóch załatwionych. Co prawda ten ogień mój był taki celny o tyle, o ile.
No, teraz było już lepiej. Mamy sajgi. Zjemy sobie śledziową puchę. Dobra, łosiu stał się krzakiem. Pół magazynka, ja pierdziele, co za szmelc. Tu nie ma. Czyli 5 naboi. Nikogo nie słychać. Wydawało mi się, że ktoś tutaj szedł. No dobra. To ponasłuchujemy tutaj chwilkę. Dobra, porobione. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli na prawą stronę drogi i przeskoczyli do tych krzaków. O, chociaż tam... Typ tam jest, słuchajcie. No i ten magazynek możemy wyrzucić, bo on się nie przyda do niczego. A raz żeśmy trafili typeczka, ładnie. Teraz zmiana pozycji, jeszcze się upewnię tylko czy dobrze przeładowany. Tak, full, DJ Kula daje fulla. Magazynki do tej sagi to jest dla mnie jakaś porażka, bo... W jednokratkowym magazynku do Gracha mieści się 18 naboi, a w dwukratkowym do tej sagi mieści się 10. Tego to jest... Ale będę strzelał z tego MPK, nie? Teraz sobie pomalutku. Będziemy kicać. Tutaj były jakieś strzały. Może by tam pójść, kurde. Najwyżej umrę. To będziemy się wybierać, kurde, chyba do wyjścia. Powoli. Jeszcze tutaj pograsujemy. Nie czuję się zbyt pewnie bez pancerza. To jest jedna, kurde, pompeczka na klatę i można bezpiecznie wyłączyć komputer. Jeszcze słychać dobre strzały. Ciekawe. Wow, panie kolego, daj mi spokój. O, właśnie mi trafił w nogala. Dobra. Już bandaży. Teraz mnie trafił, tak jest, dobra. Teraz bierzemy tą sajgę. Panie kolego, gdzie ty tu jesteś? Tam coś mamy, jakiegoś typa, kurde, z wyposażeniem ciekawym.
Dobra, szybko, szybko, szybko. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie przydybie. Weźmiemy sobie plecaczek. Co to się stało? A, ten żyje, ale całkiem nieźle wyposażony. Okej. Nie mam nic przeciwko, my friend. Pompeczka. Widać, że się leczył, słuchajcie. Walczył. To nie pomogło. Najwyżej wrócimy gdzieś na środek, bo tam będzie można chyba jeszcze zapolować na skawy. Okej, jest typ. Chyba go trafiłem, ale nie w rozum. Celowałem na głowę, wydaje mi się. Tak mi się wydaje, że w głowę było celowane. Światło to słabo widać. No niestety, to będzie generalnie strasznie słabo widać pod światło. Typ się chyba schował za sklepem. Załatwiony. Monsieur. O grach, to jest fajna sprawa. Tu było sporo strzałów i rzeczywiście są tam jakieś trupy przy krawędzi. Boty praktycznie nigdy się tam nie zapuszczają, tak więc jeśli na drugim brzegu nie ma żadnych typów, którzy mnie zaraz odpalą, to jest szansa na to, że tutaj znajdziemy jakiś fajny lucik. Jakaś armia do bezdomnych scavengerów. Wuterig, o. Dobra, lecimy w kierunku tego przejścia, mostu, bo wyjście mamy, ok, Crossroads i Trailer Park. I tam postaramy się opuścić mapę. Dobra, przekraczamy teraz rzekę. Ale trzeba być czujnym, bo tutaj ludzie lubią robić zasadzki. W zasadzie to chyba możemy się pokusić o lekką zmianę planów. Nie pójdziemy tamtędy, tylko tędy sobie przejdziemy pod mostem i zobaczymy od drugiej strony, czy jakieś typeczki tam nie będą siedzieć. Tylko po cichutku. O, tu też ktoś dostał. Kto wypina tego wina? Co za suchar. A może czekała na niego rodzina? Może, kto wie, kto wie? T
Tam kolejne dwa trupy. Ja pierdziele, co się tutaj dzieje? Tu wszyscy chodzą jak tornado. Dobra, spróbujemy się tam zbliżyć, zobaczymy, czy uda się sprzęt pozbierać. Dobra, zbliżamy się powolutku do miejsca kolejnej wymiany ognia. Ja pierdziele, co tu się stało w ogóle? Tu jakiś John Rambo się przemieszczał chyba, powiem wam. Ile to jest? Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8 trupów. Matko i córko. Tutaj pan jo... No nie, kurna, już wiem skąd te trupy. No nie, już wiem skąd te trupy. Zabił mnie jakiś utalentowany pianista Gary. Ale absolutnie, słuchajcie, instynkt samozachowawczy tutaj nie istniał. Ale trupiarnia, tu na pewno zabija jakiś straszny typ. A, to idę, zobacz, na pewno już poszedł. Na pewno już poszedł. Na pewno już poszedł. Dwa strzały, czy trzy. Trzecim strzałem ubity. Muszę się wam przyznać, że jak szedłem sobie po tych customsach, to miałem wrażenie, że tropi jakiegoś strasznego mordercę. Bo gdzie się nie pojawiłem, to były same trupy i w zasadzie mogłem sobie tylko pozbierać jakichś smutnych przeciwników. No i jak się okazało, no wytropiłem swoje Nemezis. Chociaż jeśli mam być szczery, to myślę, że ten Rembaju już wcześniej opuścił mapę. No a mnie dojechał tylko zwyczajny, smutny Scavenger. Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Dzięki za jego obejrzenie. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, bo kolejne odcinki już wkrótce. Grał dla was Łosiu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!